Ekologia, zrównoważony rozwój, gospodarka obiegu zamkniętego są dziś odmieniane przez wszystkie przypadki. Dla nas, wodociągowców, to nie tylko słowa. Od lat, dostarczając wodę mieszkańcom stolicy i okolic, odbierając i oczyszczając ścieki, inwestując w technologię i infrastrukturę, działamy z troską o środowisko. W nowoczesnej spalarni na terenie zakładu Czajka nie tylko przekształcamy osady ściekowe, odzyskujemy przy tym energię cieplną i elektryczną, która jest wykorzystywana na potrzeby oczyszczalni. W trzech z naszych oczyszczalni ze ścieków produkujemy biogaz, który wykorzystujemy do wytwarzania prądu, dzięki czemu wpływamy na ograniczanie zużycia paliw kopalnych. Na terenie 7 naszych obiektów zainstalowaliśmy także panele fotowoltaiczne o łącznej maksymalnej mocy 6,7 MW. Już niemal 1/3 zapotrzebowania na energię zapewniamy sobie z własnych źródeł, głównie odnawialnych. Biogaz wytwarzany w oczyszczalniach z osadów ściekowych zamieniamy na prąd w takich jak ten kogeneratorach. Ale gospodarka obiegu zamkniętego to nie tylko odzyskiwanie energii. Jednym z efektów modernizacji zakładu Południe jest odzysk ze ścieków fosforu, wartościowej substancji nawozowej. Nasi inżynierowie pracują też nad sposobami odzyskiwania ze ścieków ciepła, którym w przyszłości będzie można ogrzewać domy. Jak widać, dla nas ścieki to nie problem, a bogactwo, z którego wystarczy umiejętnie i odpowiedzialnie korzystać. Inwestować w rozwój zakładów możemy dzięki wpływom z taryfy za wodę i ścieki oraz wsparciu środkami unijnymi. Możemy budować takie jak ten wielkośrednicowe kolektory, które w dobie zmian klimatycznych ochronią Wisłę przed przelewami burzowymi w czasie deszczy nawalnych, zatrzymując nadmiar wód opadowych, a potem kierując je do oczyszczalni. Wciąż rozbudowujemy flotę pojazdów nisko- i zeroemisyjnych. Korzystamy z samochodów specjalistycznych zasilanych gazem CNG i z elektrycznych. Mamy własną, samoobsługową stację tankowania sprężonym gazem ziemnym i sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Na naszych zielonych terenach natura kwitnie i to nie w przenośni, a dosłownie. Siejemy tu łąki kwietne. Tuż obok budynków Zakładu Północnego i na terenie stacji filtrów opiekujemy się pszczelimi rodzinami z naszych pasiek. Dla jeżyków budujemy budki lęgowe, a dla jeży domki pomagające im przetrwać zimę. Wszystkie te przedsięwzięcia, od wielkiej spalarni osadów ściekowych po najmniejszy domek dla jeża, łączy jedno – troska o środowisko i przyszłe pokolenia.